Dzień dobry Państwu. Radca prawny Adam Pawłowski, Stowarzyszenie OWUM. Dzisiaj chciałem poruszyć temat winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, a konkretnie sytuacji, w których powinniśmy domagać się orzeczenia winy drugiego małżonka. Zacznijmy może od pierwszej kwestii. Jeżeli chodzi o samo pojęcie winy, jest ono dość niefortunne w swoim brzmieniu, ze względu na to, że na dobrą sprawę powinniśmy traktować je nie jako ogólne pojęcie tego, kto ponosi odpowiedzialność za to, że w związku się nie udało, a jedynie jako narzędzie, które daje nam dodatkowe możliwości, dodatkowe funkcje, które czasami warto wykorzystywać. Jeżeli podejdziemy do tematu w sposób ogólnikowy i chcemy jedynie tego, żeby sąd rozstrzygnął, kto tak naprawdę ponosi odpowiedzialność za brak powodzenia, jeżeli chodzi o związek małżeński, to na dobrą sprawę nie zyskujemy w ten sposób nic poza satysfakcją. Tracimy natomiast naprawdę dość sporo czasu ze względu na to, że postępowanie rozwodowe bez orzekania o winie jest co do zasady znacznie szybsze, no i znacznie spokojniejsze, pozbawione tych wszystkich nerwów, z którymi jest zazwyczaj związane postępowanie, w którym chcemy domagać się orzeczenia winy w rozkładzie pożycia. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, co daje nam orzeczenie winy w rozkładzie pożycia, to narosło wokół tego naprawdę sporo mitów. Na początek postarajmy się z nimi w jakiś sposób rozprawić, tak żebyśmy nie mieli wątpliwości, o czym tak naprawdę mówimy. Często słyszy się, że na przykład wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego wpływa na to, że ktoś może domagać się opieki nad dzieckiem, to, że może wpływać to na to, jak często widujemy się z dzieckiem, czy też na przykład na to, jak zostanie podzielony majątek wspólny. Niestety albo stety, żadna z tych sytuacji tak naprawdę nie jest uregulowana w polskim prawie, w związku z czym orzeczenie winy nie będzie miało na żadną z tych sytuacji jakiegokolwiek bezpośredniego wpływu. Jeżeli chodzi natomiast o to, co tak naprawdę daje nam orzeczenie winy, zostało to opisane bezpośrednio w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Przede wszystkim podkreślmy, że orzeczenie winy drugiego małżonka skutkuje tym, że małżonek ten nie będzie mógł domagać się rozwiązania naszego związku małżeńskiego bez naszej zgody, chyba że oczywiście brak naszej zgody byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. W związku z czym, jeżeli na przykład będziemy mieli sytuację, w której nam zależy na tym, żeby ten nasz związek jednak utrzymać, nawet za wszelką cenę, druga strona natomiast wystąpiła z pozwem rozwodowym, może leżeć w naszym interesie to, żeby jednak zostało orzeczone to, że nasz małżonek jest wyłącznie winny rozkładu pożycia, bo w takiej sytuacji sąd zgodnie z prawem tego małżeństwa rozwiązać nie będzie mógł. Druga kwestia, jeżeli chodzi o orzeczenie winy, to są jej relacje w zakresie alimentacji między byłymi małżonkami. To znaczy, po zakończeniu związku małżeńskiego, po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, istnieje możliwość orzeczenia alimentów nie tylko na rzecz małoletnich dzieci, ale też alimentów na rzecz jednego z małżonków. Zasadą jest to, że małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, nie może żądać tych alimentów. W związku z czym, jeżeli na przykład nasza sytuacja materialna jest znacznie lepsza od sytuacji materialnej naszego małżonka, no to może nam zależeć na tym, żeby została uznana jego wyłączna wina w rozkładzie pożycia, po to, żeby uwolnić się od ewentualnych roszczeń alimentacyjnych z jego strony w przyszłości. Jeżeli natomiast doszło do orzeczenia winy każdego z małżonków, to znaczy żaden z nich nie jest wyłącznie winny rozkładu pożycia, to drugi małżonek może żądać od nas alimentów w sytuacji, w której popadnie on w niedostatek. Niedostatek jest rozumiany jako sytuacja, w której jego zarobki, jego sytuacja materialna nie pozwalają na zaspokojenie jego podstawowych potrzeb życiowych. W związku z czym, na przykład, jeżeli nasz małżonek po rozwodzie nie będzie w stanie w żaden sposób samodzielnie się utrzymać, nie będzie w stanie znaleźć mieszkania, nie będzie go stać na żywność, to jeżeli nie został uznany wyłącznie winnym rozkładu pożycia, na nas może zostać przerzucony obowiązek jego utrzymania. Idziemy dalej. Jeżeli w tym przypadku nasz małżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, natomiast my nie popadniemy w niedostatek, ale nasza sytuacja materialna ulegnie znacznemu pogorszeniu, to w takiej sytuacji również możemy domagać się alimentów. To znaczy, nawet jeżeli będzie nas stać na żywność, na mieszkanie, na inne kwestie, ale na przykład nie będziemy już w stanie, powiedzmy, korzystać z jakichś droższych wakacji, czy nie będziemy w stanie w tym przypadku
wydawać pieniędzy na jakieś rzeczy wyższej jakości z uwagi na to, że tych pieniędzy nie mamy, to mimo tego, że jesteśmy w stanie samodzielnie się utrzymać, to o ile nasz małżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, będziemy mogli żądać od niego alimentów. Czyli podsumowując, co do zasady, jeżeli chcemy żądać tego, żeby została orzeczona wina drugiego małżonka, to powinno motywować nas następujące rzeczy. Albo w ogóle nie chcemy rozwodzić się z naszym małżonkiem, albo sytuacja materialna między nami a naszym małżonkiem jest bardzo zróżnicowana. To znaczy, albo to małżonek ma znacznie więcej środków od nas, albo to my mamy znacznie więcej środków od naszego małżonka i przewidujemy, iż taka sytuacja utrzyma się na dłuższą metę.